Byłam chora i nie mogłam iść na mszę świętą. Z rana o godzinie 7 ujrzałam swego spowiednika, który odprawiał mszę świętą, podczas której widziałam dziecię Jezus. Pod koniec mszy świętej znikło widzenie i ujrzałam się jako przedtem w swej celi. Radość mnie ogarnęła niewymowna, że chociaż nie mogłam być w naszej kaplicy na mszy świętej, słuchałam jej jednak z bardzo oddalonego kościoła. Jezus wszystkiemu zaradzić może. Dzień świętego Ignacego. Modliłam się gorąco do tego świętego, robiąc mu wyrzuty, jak może patrzeć na mnie, a nie przyjść mi z pomocą w tak ważnych sprawach, to jest w spełnieniu woli Bożej. Mówiłam do tego świętego: Ty, patronie nasz, któryś był zapalony żarem miłości i gorliwości o większą chwałę Bożą, proszę Cię pokornie, dopomóż mi w spełnieniu zamiarów Bożych. Było to w czasie mszy świętej. Wtem ujrzałam po lewej stronie ołtarza świętego Ignacego z dużą księgą w ręku, który mi rzekł te słowa. Córko moja, nie jestem obojętny na sprawę Twoją. Reguła ta da się zastosować i w tym zgromadzeniu. Wskazując ręką na księgę, znikł. Ucieszyłam się niezmiernie tym, jak bardzo święci o nas myślą i jak ścisła łączność jest z nami. O dobroci Boża, jak piękny jest świat wewnętrzny, że już tu na ziemi obcujemy ze świętymi. Cały dzień odczuwałam bliskość tego drogiego mi patrona.